Kolejne partie odkrywają karty i prezentują swoich kandydatów w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu. Dziś swoją listę w okręgu nr 31 obejmującym Katowice pokazała Nowa Lewica. Są na niej dobrze znane nazwiska, ale też niespodzianki. Podobnie zresztą jak wśród kandydatów Polski 2050, która nie czekając na koalicyjne PSL ogłosiła nazwiska swoich kandydatów. Magda Sincewicz. Samorządowcy, ludzie od lat związani z polityką, a także debiutanci, seniorzy, górnicy, handlowcy, politolodzy, a nawet Złota Rączka. Wszyscy, jak mówią, chcą tego samego, czyli zmian. To jest taki konglomerat ludzi zmęczonych tym, że państwo w Polsce jest byle jakie, że dużo jest takiego głośnego krzyczenia, a mało jest konkretów dobrej roboty. I to jest może taka śląska specyfika, że my chcemy iść z dobrą robotą do tych wyborów. Nowa Lewica idzie do wyborów osobno, po tym jak nie doszło do stworzenia jednej opozycyjnej listy. W osiągnięciu 5% progu ma pomóc im m.in. start wiceprezydenta Katowic. Taka była idea w ogóle tworzenia listy, żeby były osoby, które są autorytetami w poszczególnych, w swoich obszarach. Mało tego, żeby to były osoby, które lokalnie są autorytetami. I jeśli ta lista, każdy z tej listy zdobędzie sporo głosów, no to mamy szansę na to, żeby w skali nie tylko naszego województwa, naszego okręgu, naszego województwa, ale i całej Polski zmienić na lepsze. W Katowicach Lewica wywalczyła też dla siebie jedyne miejsce w tak zwanym pakcie senackim. Zajmie je Maciej Kopiec, poseł z Rybnika. Ja nie opuszczam Rybnika, nie opuszczam Śląska. Kandyduję z Katowic. To jest dla mnie niesamowita nobilitacja, ponieważ moim mistrzem śląskości, który obudził we mnie tą tożsamość regionalną, był Kazimierz Kurz, który był senatorem z Katowic. To jest dla mnie ogromny zaszczyt i nie opuszczam w ogóle Śląska. Jestem Ślązakiem, dbam o region swojej pracy parlamentarnej. Udowodniłem to nieraz walcząc o sprawy Śląska i jest to mój dom, a Katowice są jego sercem i dlatego kandyduje z Katowic. Swoich kandydatów w okręgu katowickim zaprezentowała też dzisiaj Polska 2050, która trochę wyprzedziła swój koalicyjny PSL. Ludowcy na razie nazwisk kandydatów nie zdradzają. Każda kandydatka i każdy kandydat to są liderzy w swoich lokalnych środowiskach. To są ludzie, za którymi stoją sukcesy, ich doświadczenia. To są profesjonaliści w każdym calu i w każdym zakresie. Jesteśmy równoważni. Każdy z nas ma równe miejsce na liście. Ja wiem, że listy wyborcze, wszyscy się biją, nie wiem, o jedynki, dwójki, trójki i tak dalej, ale ta drużyna Polski 2050, reprezentacja Polski 2050, to są najlepsi z najlepszych w naszym regionie. Wprawdzie trzecia droga konkretnych miejsc na liście jeszcze nie przydzieliła, ale chce na nią wejść dawno niewidziany w polityce były marszałek województwa Mirosław Sekuła. Ja już jestem człowiekiem z historią, no i zawsze byłem człowiekiem, który w polityce szukał przede wszystkim wartości chrześcijańsko-demokratycznych. Ja jestem takim zapiekłym chadekiem. I być może szukam swojego miejsca, w którym mógłbym taką wizję państwa zgodną z nauką społeczną Kościoła katolickiego realizować. A taką wizję jego zdaniem prezentują ludowcy. Z nieco innej puli kandydatów rekrutuje się z kolei znana w Rudzie Śląskiej Aleksandra Poloczek. Wprawdzie na dzisiejszą prezentację nieco się spóźniła, ale deklaruje, że do pracy w kampanii wyborczej będzie już pierwsza. Każdy z nas jest inny, zdecydowanie inny. Jest przedsiębiorca, jest ktoś taki jak ja, jest ktoś, kto jest radnym, jest pan, który pracuje na kopalni, jak żeśmy wcześniej widzieli. To są ludzie, z którymi spotykamy się już od jakiegoś czasu. I to nie będzie to, że spotkamy się na liście pod danym numerkiem i zaczniemy działać, tylko będzie to kontynuacja tego, żeśmy się już spotkali, jakoś tam żeśmy się dotarli, bo żeśmy razem ustalili, że idziemy razem, więc to będzie kontynuacja tego, co się dobrego zaczęło. Listy wyborcze muszą zostać zarejestrowane najpóźniej do 6 września.